Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Maniak, witam was w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Part 2. Jesteśmy właśnie z Lwem, z Lewciem, można tak to powiedzieć. I idziemy do szpitala. Do szpitala po jakieś tam potrzebne rzeczy dla Mel, aby uratować jego przyjaciółkę Jarę, albo siostrę prawdopodobnie, nie wiem. No i idziemy ścieżkami serafitów, żeby go tutaj nie obrazić, bo on nie chce, żeby nazywali ich bliznami, czyli idziemy ścieżką z serafitów. No i przed sobą mamy teraz drzwi, w których się udamy. Zobaczymy, co to będzie. No, cały czas do góry. Ale tutaj jeszcze sobie wezmę jakieś rzeczy. Widzę, że są mniej lub bardziej potrzebne. Zawsze się wszystko przyda. Nie ma co narzekać, nie ma co. Nie ma co, że tak powiem, wybrzydzać. Także lecimy. To jest. Okej. Dobra, nie ma problemu. Zobaczymy. Tutaj nie dość, że jest wysoko, to też jest ciemno. Znaczy ciemno, zimno.
tu mamy ten namalowany, tą boginię chyba całą tam, jakby ona wyrzeźbiona. Ile? Okej. Masakra, co? O Boże. Muszę balansować. No, czasami tak jest, że trzeba po prostu. Poczucie winy nas niestety goni, czy coś, męczy nas. I trzeba zrobić to, co każe serce. Wi-Fi. A jest to coś innego, na przykład jakiś safe. To wszystko jest tak. No właśnie o to mi chodziło. Dobra, już wiem jaki jest kod.
1-2-1-8-7-9. 1-2-1-8-7-9. Tak mi się wydaje. Chwila, chwila. Muszę coś zobaczyć jeszcze raz. Zanotuję sobie to. Tak, nie mogę zapamiętać. Tylko no. 121 879. 121 879. 121. 121. 121. 121. 121 12 1 121 800 18 dobra. Osiemnaście, siedemdziesiąt dziewięć. Mam nadzieję, że będzie pasował. Jest. No jak? Wiedziałem, że zadziała. Już trochę przy tych sejfach siedzę jednak. No i dobra. Coś tu jeszcze jest? Są hole jakieś, widzę. Ej, ale ja chcę to przeszukać. Ile tu jest drzwi? Ile tu drzwi jest? Ile tu jest szafek? Może warto jednak poświęcić tą chwilę na to, aby sobie troszeczkę poszperać. Raczej po to nikt już nie wróci, co? Ale gorzej się boję tego, że ktoś tu będzie zaraz. Kogoś tu znajdę. Czego bym nie chciał. Ale to jest pomieszczeń. O nie, to jest to samo. Czyli to, to, to. Wyjście. I teraz... Chciałem wejść tu, a do tego nie wejdę, tak? A tu już wejdę, tu nie byłem. Bierz wszystko, dziewczyno, bierz. Nie żałuj sobie. Dobra, ok. No i idziemy teraz zobaczyć na zaplecze, co tutaj się dzieje, co tutaj jest. Nożyczki, jakaś notatka. A, to już zdążyłem załapać. Wyprzedziłem twórców. Po prostu było dosyć łatwo się domyślić, że kod do sejfu będzie taki sam, jaki jest kod do Wi-Fi. Byłaby to zbyt duży zbieg okoliczności. Tak to działa i tak ma działać. O, to chyba mi się nie udało.
Trochę lipa, jak będą zarażeni, szczerze mówiąc. No ale co zrobić? Przeładować wszystkie bronie, to na pewno. No i co? Być w gotowości przede wszystkim. To jest wszystko chyba ok. A tutaj właśnie muszę to ulepszać sobie. Dobrze. Okej. Okej. A, są te monety. Dobra, tych monet nie będę wam raczej pokazywał, bo po prostu już chyba raz pokazywałem. Nie widzę sensu drugi raz pokazywać. Dobra, i tutaj mamy wszystko przeładowane, chyba tak. Dobra, ja sobie jeszcze tutaj pozmieniam. O, zrobimy sobie tak. Mamy kolejną amunicję. Widzę pełno krwi, jakby ktoś ściągnął ciało. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem kto. Mamy drzwi. Dokładnie, ale tu będzie jadka, coś czuję. Na razie nikogo nie słyszę, ale... Zaraz się to zapewne zmieni. Przecież nie może być wiecznie fajnie, nie? No nie może, nie może. Damy radę. No spokojnie, powolutku. Nigdzie mi się nie śpieszy. Ktoś tam chyba jest na górze. I nie wiem, czy chcę go poznawać, to kogoś, ale iść musimy niestety. Czy hacze tu są prawdopodobnie, bo one mają takie zachowania, takie są inteligentne zarażeni, tak mi się wydaje, bo one jednak nie wychodzą na wariata, tylko czekają w ukryciu, nie? Czyli jednak jest różnica, nie? Pomiędzy nimi. Na razie żadnego nie widzę, ale jest to zapewne kwestią czasu, kiedy do jakiegoś mi wyskoczy. Tylko wolę się przygotować, bo nigdy nie wiadomo, co będzie tu na mnie czekać. Okej. Maskę.
Dokładnie. A nie ma co gadać ładnie tutaj. To będzie najgorzej, coś czuję. Jest maska. I powrót oczywiście będzie taki, że nie dam rady, bo przejście tutaj to było łatwe, ale coś czuję, że zaraz wleci na mnie gromada tych zarażeńców i będę miał niestety problem. No. O, właśnie, nie będę srał z nimi. Dobra. Jeszcze któryś? Już się pochowali, co? Tak, już. Mam nadzieję, że to będzie wszystko. Ale shotgun naprawdę dużo daje. Nie bój się. Dobra, możemy mu dać tą maskę. Masakra, co? Patrzcie, co tutaj jest, ale to będzie jadko, co jeszcze gdzieś dalej pójdziemy. Istna masakra. Dobra, stworzę amunicję na pewno. No niestety. Ale tu jest tego masakra. Coś, że to będzie taka jatka. Niestety trzeba przygotować się na najgorsze, co? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Trzeba iść tędy.
Bo tu winda zablokowana, no niestety. Masakra, coś czuję, że... Dobra. Oczywiście przeszukamy, bo dlaczego by nie? No i dobra, idziemy dalej. O, masakra. Kto je lubi, co? Nikt ich nie lubi. Biorą zaskoczenia, niby siedzą w ścianie i nagle wyskakują na człowieka. No, nienormalne stworzenia, co? A tak w zasadzie to są niestety ludzie. Ale tego tu jest, co? O, może. Też tak myślę. O, dobra. Pięknie. Dobra, ale ja chcę shotguna. Mimo wszystko shotgun to jest shotgun i pewniej się czuję, jak będę go miał w ręce, niż miałbym mieć jakieś inne, jakąś inną broń. O proszę. Kolejny trup. Co to jest? Miotacz ognia. Dobra, muszę wziąć apteczkę, bo zginę. Mogę zrobić sobie apteczkę? Mogę. Dobra, okej. Okay. Mogę mieć jednak całe życie, albo chociaż prawie całe. Dobra. Fajnie, że się udało. Medykamenty oczywiście wszystkie biorę. Weźmy sobie może jeszcze jedną. O. Weźmy sobie apteczkę. Super. No, teraz można iść, co? Czy nie można? Albo i nie można. Może chodziło tylko o to, że mam wziąć broń. Prawdopodobnie. Masakra. Pięknie. Chciało się bez hałasu, ale nie da rady raczej bez hałasu tego zrobić. No niestety. Smocza broń. Ale w sumie, tak szczerze mówiąc, to ci, którzy wierzyli w tą, mieli boginię,
mieli tą boginię i tak dalej, to oni są jakby, no, nie patrzeć zacofani, nie? Bo oni. Masakra. Okay. Pięknie. Zmienimy amunicję, zmienimy. Niezły grzyb, co? Niezły grzyb, naprawdę. Niestety nikt nie lubi pewnych rzeczy, ale nie ma co. Trzeba przechodzić bez płaczu. Masakra. Ciekawe, czy jak. Coś czuję, że ten poziom amunicji to jednak będzie masakra. Niestety tak czuję, ale czemu tak czuję, nie mam pojęcia. Po prostu. Co mogę stworzyć ostrza. A stwórzmy sobie więcej. Co będziemy się babrać, jak to się mówi. Tym łukiem to ty nie za wiele zdziałasz tutaj. Ale. Jak chcesz, to sobie nim walcz. Nie zabronię ci przecież. Ale. Jednak dobrze by było, gdybyś nauczył się albo używał pistoletu, Lew. Bo jednak. Tutaj nie będzie łatwo, coś czuję. Tam nie pójdę, dobra, czyli muszę iść tędy. Ciekawski, ciekawski. Mój też nie. Ale jakoś trzeba sobie radzić, nie? Bywało gorzej, znacznie gorzej. Ale naprawdę ten budynek jest duży, nie? Ile naboi? To coś czuję, że tutaj będzie masakra z nimi.
69. Dobra. Jak już mam to, to się nie boję. No i dobra, otwieramy i idziemy na wojnę. Dobra. Szukam drogi wyjścia. Na serio. To ja będę musiał ich spalić. Wszystkich coś czuję. Ale to damy radę. Bez obaw. Damy radę. Jak kucamy, to jest o wiele mniejszy hałas, co? No i niestety. Pięknie. Pal się. Nie ma amunicji już. No. Ale czy to są wszyscy? To jest dobre pytanie. Chyba tak, bo po takim hałasie raczej to wszyscy by się zlecieli. Tutaj widzę, są kolejne amunicje. Ale ja chcę sobie przeszukać to, wybacz Lef, ale ja muszę po prostu. Oczywiście zaraz może mi ze ściany coś wyjść, bo to też jest czasami nieuniknione. Ale tu jest, patrzcie, ile tu jest w ogóle pokoi. Tu się można zgubić normalnie, nie? Ale myślę, że warto, naprawdę myślę, że warto. Wiedziałem. Dobra, wezmę sobie apteczkę, użyję, bo nie chciałbym, żeby jednak coś mnie tu zabiło. I dobra. Masakra, patrzcie, jak to zarosło wszystko, ile to lat musiało trwać. Lat, masakra. Co tu się stało, nie? No, dobra. Myślę, że możemy iść. Albo próbować przynajmniej. Idzie dalej. A, tędy. Okej. Bierzemy wszystko oczywiście.
Wielki dom. Wielki dom. Dobra. I idziemy. Szukać, patrzeć. Chwila, bo ja tutaj chcę zobaczyć, sorry. Czy tu wszystko wzięte? Jednak nie było wzięte wszystko. O! Monetę. O. Super! Że udało mi się tu znaleźć. Teraz drzwi musimy odblokować. Podziękujesz, jak się stąd wydostaniemy. A na razie nie widzę tutaj dobrego wyjścia, żeby się wydostać. Chyba tak miało być, nie? Czy nie? Nie. Jeszcze się nie udało. Dlaczego? Bo sądzę, że tu będą serafici. Zobaczymy. Ciekawe, nie? Fajnie też posłuchać historii innych ludzi. Niekoniecznie tylko Abi czy Eli, ale też chociażby takiej osoby, która dopiero w tej części jest. No to są wilki chyba, nie? Czy też nie? No już nie wiem w zasadzie. Chyba jednak nie są wilki. Tak, niestety. Są serafici. A z tymi serafitami, na pewno serafici chyba tak, że to są wilki. Chcę zobaczyć. Okej, czyli jednak się udało.
Dobra, ale po medykamenty już udamy się w następnym odcinku. Myślę, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz komentarza. Ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć. Ciao.